uzasadnienia logicznego dla monoraila nie ma. Natomiast emocjonalne w postaci spełniania jakichś tam marzeń określonych osób za publiczne pieniądze rzędu miliard bądź 1,5 miliarda złotych wydaje. Witam serdecznie widzów Ziemi Rzeszowskiej. Dziś wraz z naszymi gośćmi przeanalizujemy niektóre z obietnic wyborczych kandydatów na prezydenta Rzeszowa, a są z nami ponownie działacze ruchu Razem dla Rzeszowa. Pan Adam Moczulski, przewodniczący Rady Osiedla Króla Augusta w Rzeszowie. Dzień dobry Państwu. I profesor Jacek Strojny, ekspert od spraw samorządów lokalnych. Dzień dobry, witam serdecznie. I pierwszy temat, który chcielibyśmy poruszyć, jest taki dość medialny i wzbudzający chyba największe emocje spośród tych wszystkich obietnic kandydatów na prezydenta, a mianowicie jest to budowa kolei nadziemnej monorail. Rozwiązanie to, ze względu na ogromne koszty, funkcjonuje tak naprawdę tylko w kilku miastach na świecie. I najdłuższa kolej tego typu jest w japońskim mieście Chiba i ma zaledwie 15 km. W Polsce od kilku lat mówi się o budowie takiego rozwiązania w aglomeracji śląskiej, a mianowicie w Katowicach i Sosnowcu. Jednak nawet tam twierdzą, że potrwa to około 30 lat najszybciej. Najkrótszy czas, w jakim uda się zrealizować tę inwestycję, to jest około 30 lat. Czy zatem obietnica pana ministra Warchoła jest możliwa do realizacji w Rzeszowie? Może. A nie, zacznij ty. Ja uważam, że to jest temat troszeczkę na wyrost przemyślany, ponieważ mamy problem obecnie z funkcjonowaniem na co dzień komunikacji miejskiej. Ja korzystam, przemieszczam się autobusami i uważam, że tutaj mamy bardzo duże pole do popisów, żeby po prostu tą komunikację usprawnić. Kursy autobusów są, no jeżeli Państwo jeździcie, to każdy wie, jak to wygląda. Na niektórych odcinkach one jeżdżą częściej, na innych rzadziej. Mamy problemy z przystankami. Nie ma takiej płynności przemieszczania się. Nie mamy czegoś takiego, że możemy z jednego końca Rzeszowa płynnie przejechać na drugi koniec Rzeszowa wtedy, kiedy nam pasuje. Musimy się dostosowywać, więc uważam, że wychodzenie w takie wysokie technologie, w rozwiązania wysokokosztowe, na tym etapie jest to po prostu chory pomysł, ponieważ musimy się skupić na tym, co mamy. Miasto inwestuje w nowoczesny tabor autobusowy i uważam, że najpierw w pierwszej kolejności należałoby usprawnić tą komunikację. Mało tego, rady osiedli mają problem z lokalizacją przystanków autobusowych i też jest problem z częstotliwością kursowania autobusów na poszczególnych osiedlach. Takie propozycje są zgłaszane przez przewodniczących rad osiedla. Niektóre oczywiście są realizowane, ale z tym jest różnie i mieszkańcy, jeżeli popatrzymy na forach internetowych, skarżą się na funkcjonowanie komunikacji, więc uważam, że w pierwszej kolejności należy zająć się tym tematem, a dopiero potem należy myśleć o jakimś innym rozwoju, aczkolwiek z punktu widzenia mieszkańca uważam, że taka kolej może mieć walory bardziej turystyczne, bardziej medialne niż funkcjonalne w tak małym mieście, jakim jest Rzeszów. Nie wiem, co ty, Jacku, o tym myślisz. Ja bym być może zaczął od kwestii, że jest to, delikatnie rzecz ujmując, chory pomysł z punktu widzenia naszego miasta. Bardzo abstrakcyjny. Bardzo abstrakcyjny. Mamy tak naprawdę sytuację, w której mówimy o pomyśle, który na świecie jest wykorzystywany tak naprawdę w kilkudziesięciu miastach. Może nie tak niewielka liczba, jak tutaj Pan mówi, ale jest to kilkadziesiąt miast. Temat wykorzystania rzeczywiście w aglomeracji śląskiej się pojawił, ale mamy troszeczkę inne też wyceny tej inwestycji. W przypadku Rzeszowa mówi się o 60 milionach za kilometr, natomiast weryfikacja w Katowicach to jest 200 milionów złotych za kilometr tej linii monoraila. W przypadku Rzeszowa mówi się o dwóch wariantach, jeden kilkukilometrowy, czyli tam około 7, drugi nawet 14-15. Wychodzą nam tak naprawdę olbrzymie kwoty, które musielibyśmy ponieść, niezależnie tak naprawdę od źródła finansowania. To jest wydatek publiczny. Do tego dochodzą kwestie utrzymania tak naprawdę tej linii, przepustowości.
racjonalności ekonomicznej. Z tej perspektywy w tak małym mieście jak Rzeszów, bo my nie jesteśmy wielomilionowym miastem, to jest totalna abstrakcja. To jest totalna abstrakcja. Myślę, że ze szkodą dla myślenia o rzeczywistym rozwiązaniu problemu komunikacyjnego. Jest taki bardzo mało być może atrakcyjny teoretycznie temat dotyczący wykorzystania tutaj trochę innej technologii, czyli co możemy mieć, jeżeli nie monorail, co się wykorzystuje? Tramwaje. Takie wydawałoby się mało atrakcyjne rozwiązanie, ale tramwaje również można prowadzić na estakadach, czyli tutaj w przypadku niektórych w sposób naturalny skrzyżowań jesteśmy w stanie wykorzystać tego typu rozwiązanie, żeby też nie wpływać na ruch. Także być może warto jakby popatrzeć najpierw z perspektywy celu, jaki nam przyświeca, a później poszukiwać rozwiązań technologicznych. Uzasadnienia logicznego dla monoraila nie ma, natomiast emocjonalne w postaci spełniania jakichś tam marzeń określonych osób za publiczne pieniądze rzędu miliard bądź 1,5 miliarda złotych wydaje się taką rozmową trochę nie odpowiadającą tutaj wyzwaniom strategicznym. Ale ja tylko jeszcze zwrócę na jeden ważny element, jeżeli chodzi o tą kolej. Wydaje mi się, że miasto nie ma zdolności organizacyjnej do zrealizowania takiego przedsięwzięcia, nawet z prostego powodu. W Rzeszowie funkcjonują dwa wiadukty, śląski i tarnobrzeski, które były wybudowane w latach 50. I kwestia budowy wiaduktu łączącego ulicę Wyspiańskiego z Hoffmanową jest poruszana już od X lat. Oczywiście tam niby teraz jest ten temat niby ruszył do przodu, ruszyły rozmowy z wojskiem w lutym, no ale miasto nie jest w stanie wybudować jednego wiaduktu przez taki długi okres, nie ma jeszcze na niego finansowania, więc ja sobie w ogóle nie wyobrażam, skąd nagle wziąć finansowanie na budowę takich estakad przez całe miasto, gdzie będą problemy z terenami, bo będzie to przebiegać przez różne tereny i trzeba wziąć jeszcze pod uwagę, że poza kwestią samych terenów, kosztów, jest jeszcze inna kwestia, bo przecież te działki, przez które będą przebiegać te estakady, stracą na wartości, tak? Te tereny będą nieatrakcyjne i kto to bierze pod uwagę, tak? Wybuduje się fajną zabawkę za ciężkie pieniądze, z potężnymi kosztami utrzymania, przecież jeszcze trzeba zaplecze technologiczne, techniczne do utrzymania wybudować. Teraz wiemy, bo jest budowana kolej aglomeracyjna, też będzie to zaplecze budowane, no więc ile tych zaplecz takich będzie? I to musiało być zaplecze znowu pewnie w centrum miasta, więc gdzie? Według mnie jest to ani technologicznie niewykonalne, to znaczy wszystko dzisiaj się da zrobić, tylko jest pytanie, za jakie pieniądze? A wydaje mi się, że na to miasta po prostu nie stać. A to ja jeszcze jedno dosłownie ostatnie zdanie. Wydaje nam się, że monorail to jest przejaw nowoczesności. Fajnie wygląda. Kojarzy nam się z miastami azjatyckimi generalnie. Natomiast patrząc na technologię, która jest wykorzystywana, to tak naprawdę od lat 60. ubiegłego wieku, kiedy mamy tutaj do czynienia z pierwszymi tego typu inwestycjami, technologia w zakresie monoraila się praktycznie nie zmienia. W przypadku tramwajów mamy tak naprawdę przeskok technologiczny. Są niskopodłogowe, są ciche, zupełnie inaczej wyglądają. Te nowe inwestycje w zakresie tramwajów, również w Europie, zdecydowanie lepiej wyglądają również pod względem takiej atrakcyjności. Więc jeżeli chcemy rozwijać turystykę, o czym ty mówiłeś, to ja widzę milion innych pomysłów, na co można ten miliard złotych wydać, niż na monorail, który jeszcze trzeba dodatkowo utrzymywać jako tak naprawdę inwestycję nierentowną. Dokładnie tak. Choć na pewno trzeba przyznać też, że temat jest dość głośny, bo był dyskutowany w całej Polsce i myślę, że głównie, przepraszam, być głównie na tym... promocyjny został. Tak, właśnie myślę, że dokładnie o to chodziło. Jeżeli tak, to okej. Dopóki nie będzie realizowany, to możemy o tym rozmawiać.
Natomiast zejdźmy może na ziemię, bo od wielu lat Rzeszów zmaga się z chaosem urbanistycznym.